Mogłabym powiedzieć po góralsku, mi tu ci sićkała stumili, bo pewnie tego by, to byście chcieli usłyszeć, jako ta nasa mowa gwara piękno góralsko jest. Ale to o tym za chwileczkę i chciałabym opowiedzieć o tej mojej robocie bez taki pryzmat 22-letniej pracy z dziećmi. Moi drodzy, przez 22 lata pracuję z zespołami folklorystycznymi, głównie dziecięcymi. Bo moi drodzy, w takim regionie jak region Podhala działa tych zespołów wszystkich, dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych, 104 w jednym małym, można powiedzieć, regionie. U sąsiednich Zagórzan, czyli praktycznie tutaj, można powiedzieć, w okolicach Rabki, tych zespołów działa 7. I różnie to jest w różnych regionach naszego kraju. Ale wracając do Majeranków, Majeranki powstały w 2005 roku przy takim stowarzyszeniu, które nazywa się Miłośników Kultury Ludowej, bo przy czymś musiały działać. Ktoś w imieniu ich musiał pisać granty, projekty, żeby te dzieci mogły uczyć się tańczyć, śpiewać oraz grać na instrumentach ludowych. Moi kochani, w zespole mamy 80 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Pracują w dwóch grupach, nie tylko z Rabki. Z Habówki, ze Skawy, z Rdzawki, z Sieniawy, z Olszówki, z różnych wsi, które są położone, no do, można powiedzieć, dookoła naszej Rabki. W zespole dzieci mogą nauczyć się muzyki, bo jest prowadzona szkółka gry na instrumentach ludowych. Dzieci mogą nauczyć się tańca góralskiego, podhalańskiego. Mogą nauczyć się śpiewu. Mogą poprzez śpiew i werbalny przekaz mogą nauczyć się gwary, tak jak już moja poprzedniczka mówiła, że gwara dzisiaj już niestety w miastach zanika. Ten element naszego niematerialnego dziedzictwa najbardziej narażony jest na zanik. Dawniej dzieci bardziej mówiły gwarą, ale z kolei w szkołach nie pozwolono. Rówieśnicy naśmiewali się z tych dzieci, które przyjeżdżały ze wsi. Mówili, że to jest wsiańskie, że to jest niemodne, żeby tak nie rozmawiać. No one chciały po prostu godać tak, jak godali chałupi. Moi drodzy, przygotowałam dla was krótką prezentację, ale nie dźwiękową, nie muzyczno-wokalną, bo liczę, że wszyscy będziecie jutro z nami, żeby usłyszeć właśnie tę muzykę, śpiew i zobaczyć taniec na żywo. Jak przekazywać dzieciom tradycję? Moi kochani, najpierw trzeba wiedzieć, co to jest ta tradycja. Tradycja, bardzo prosta definicja, najprostsza. Podawać dalej, przekazywać. Czyli jest to wszystko, co zostało przekazane z pokolenia na pokolenie. W naszym wypadku interesuje nas folklor, czyli folklor przekazywany z pokolenia również na pokolenie w sposób bezpośredni, werbalny, w domach swoim dzieciom. Ojciec, matka śpiewają, dziecko podchwytuje. Nie jest to przekazywane na papierze, w nutach. Jest to przekazywane w sposób bezpośredni. Ten folklor dzisiaj istnieje, bo jeszcze mamy ten żywy przekaz w rodzinie. Zwłaszcza na Podhalu, ale niestety mało jest takich regionów, gdzie rodzice w ogóle mają czas na to, żeby przekazywać dzieciom czy muzykę, czy obrzędy, wierzenia, taniec, bo to wszystko składa się właśnie na ten folklor. I taki folklor mają różne grupy zawodowe, różne środowiska i mają też dzieci. Folklor dziecięcy to nic innego jak zabawy, gry, zagadki, przysłowia, przezywanki, zgadywanki, rymowanki i tak dalej, i tak dalej. I nawet dzieci tworzą folklor dla siebie, bo one wymyślają: powiedz pech, pech, mój kłód zdech.
I już jest właśnie ten folklor stworzony na miejscu, na poczekaniu, spontanicznie. Ale w momencie, gdy chcemy ten folklor, czyli to inkrudo, przełożyć na scenę, już mamy do czynienia z folkloryzmem. Jest to folklor wtórny, który możemy zobaczyć na scenie. I to nie jest już spontaniczne zachowanie dziecka, prawda? Jest to już jakiś element wyrwany z jego naturalnego środowiska i pokazany na scenie. I właśnie my, jako zespół folklorystyczny, wyrywamy te poszczególne fragmenty, elementy i pokazujemy na scenie. Ale pokazujemy po to, żeby ten folklor w postaci folkloryzmu przetrwał. Moi drodzy, teraz zastanawiamy się, co przekazujemy. Czy to, co się ludziom podoba, czy tą prawdę wyjętą z dziecięcego folkloru. Tu mamy dzieci z zespołu Majeranki. Ktoś powie, to takie jakieś niegóralskie te dzieci. Ale jak zastanowimy się głęboko, to początkiem XX wieku nikogo nie było stać na piękny strój odświętny, złożony z gorsetów haftowanych bogato, z koszul haftowanych białym haftem, z portek haftowanych i suknianych na dodatek. Więc dzieci przede wszystkim ubierane były bardzo prosto, bardzo skromnie. Chłopcy w lniane gacie i kosule takie właśnie albo po starszym bracie, albo po kimś z rodziny, a dziewczynki takie sukienecki, spodnicki, katanecki i pięknie, ładnie zacesane do tyłu, albo w dwa warkocyki, albo w jeden. Dzieci. Czym zajmowały się dzieci? Moi drodzy, niczym innym, tylko robotą. Jak znalazły czas na zabawę, na gry, jedynie przy pracy, podczas pasenia gęsi, krów, bydła, kóz, albo przy robocie, zbieraniu chrustu na przykład, albo przy opiece nad młodszym rodzeństwem. Dzieci, przynajmniej tu w górach, zresztą myślę, że w całej Polsce podobnie, nie miały takich warunków jak obecnie, że skupione są na nauce, na zabawie. I taka była, moi kochani, prawda. Dzisiaj jest inaczej. Nie trzeba krowy sprzedać, co by iść do sklepu i kupić sobie sukniane portki, bo jedna dobra wypłata, a się dzieci ubierę od stóp do głów w góralskie, odświętne odzienie. I my w moim zespole mamy dwa warianty. Mamy właśnie tego typu ubiory codzienne i piękne, odświętne stroje. Dlatego, że na festiwale, jak jeździmy, przygotowujemy program albo zbliżony do naturalnego, autentycznego zachowania się dziecka, czyli program oparty na zabawach, grach, albo są to wiązanki, pieśni i tańca, które chcemy jak najpiękniej, jak najgodniej zaprezentować. Moi drodzy, jak przekazujemy tę tradycję? Tu macie Państwo właśnie chłopców ubranych odświętnie, w pasy spójnickie, w portki sukniane z wyszywanymi ręcznie parzenicami, w koszule, w spinki góralskie, w kapelusach, tak jak godają górole, Pan Bóg przykazuje. Bo górole tak naprawdę nie lubią tego, jak się dzieci ubierają w takie biedne odzionka, bo gadają, że tu my są nie dziady, przecież no stać, my mamy dudki, co by dzieciom kupić. No i tu też spotkam się z tym problemem właśnie niejednokrotnie nie z dziećmi, tylko z rodzicami. Przecież ja kupię dziecku ubranie godne, dobre, dorodne. No i tak to jest. I właśnie zespół przez to, że wyjeżdża na konkursy, na festiwale, lubi być docenianym, lubi się pokazywać, lubi się popisywać. Wszyscy górale, od śląskich, aż do pienińskich, do podhalańskich, lubią się popisywać, pokazywać. Było tak, jest i będzie. Moi drodzy, tutaj zespół po zdobyciu głównej statuetki Złotych Kierczyc w Zakopanem
programem o tym, jak dziewczynka, ta tutaj z prawej, czyli dziewczynka z miasta, kiedyś przyjechała na leczenie sanatoryjne do babki z pięknym wózkiem, z lalkami, a te biedne dziewczęta, widzicie, drewniane taczki, wózk jakieś tam wlecione z wikliny, starsze od roboty, grabie, laleczki itd., itd. Zderzenie się dwóch światów. Pokazanie właśnie takiej prawdy. Festiwale wyjazdu. Tu akurat jest zdjęcie z Peru, ponieważ zespół, tak jak pani mówiła wcześniej, koncertuje w różnych zakątkach świata. W zeszłym roku był w Peru. No i tutaj piękne, odświętne stroje, które są tak naprawdę oznaką naszej tożsamości. Idąc w takim stroju, nieważne gdzie jesteśmy, to jednak pokazujemy swoją tożsamość. Jesteśmy góralami. I chwała Bogu, obecnie jest taki trend wracania do tego, żeby te stroje nosić. I to nie od święta, ale przy każdym kościelnym święcie, przy różnego rodzaju odpustach, przy weselach, przy chrzcinach, a nawet i na pogrzebie widać, że też ludzie odprowadzają swoich najbliższych właśnie w strojach. Czyli występy, festiwale. Tutaj z tego roku zdjęcie z Turcji, Polska, nasz strój, nasza tożsamość. Tutaj zdjęcie z Ekwadoru, właśnie nawiązujące się przyjaźnie. No i co? I tą tradycję przekazujemy poprzez muzykę, naukę gry na instrumentach ludowych. Na skrzypcach, basach. Tutaj podczas procesji właśnie w Niedzielę Palmową w Rabce. Tutaj widzimy instrumenty pasterskie, najstarsze instrumenty w ogóle w górach, róg i trąbity. Kiedyś trąbity pełniły funkcję nawoływania na szałasie w razie niebezpieczeństwa, ostrzegania pasterzy przed jakimś albo pożarem, albo przed napaścią wilków i tak dalej, i tak dalej. Teraz dzieci na tym grają. Tutaj mamy różnego rodzaju piszczałki. Tu jest akurat wielkopostna wykonana z jednego patyka. I dudy podhalańskie. Najbardziej chyba archaiczny instrument, który kiedyś również był wykorzystywany na halach, a dzisiaj już pełni funkcję taką, można powiedzieć, że grają na nim dzieci w zespołach. Akurat to jest mój syn. Te dudy zostały zrobione przez mojego męża, który zrekonstruował ten instrument poprzez taniec. Tutaj mamy taniec. Po jednej stronie taniec dziewcząt i po drugiej taki, można powiedzieć, charakterystyczny dla Podhala taniec jednej pary, oczywiście zdublowanej, gdzie tańczy tancerka i tancerz, naśladując zwierzęta, taniec zalotny Trzeciewi. Jakby ktoś był ciekawy, to jutro może zobaczyć właśnie i mogę coś więcej na ten temat opowiedzieć. Tą tradycję możemy, o tutaj jest taniec bujnicki. Taniec wykonywany niegdyś właśnie przez pasterzy na halach. Dzisiaj bardziej jest już, można powiedzieć, uporządkowany. Niegdyś, jak ktoś na przykład czytał na Przełęczy, to może poczytać opis tego tańca, że był bardziej dziki, niesynchronizowany. Dzisiaj już wymogi sceniczne, no niestety, go uporządkowały. No i tradycje możemy przekazywać przez zabawę, przez różnego rodzaju, tutaj akurat mamy kota z rowerem, takim wykonanym przez siebie praktycznie, bo to dzieci robiły. Tam chłopcy trzymają takie koniki drewniane do jazdy. I tu jest bardzo ważne, proszę Państwa, problem się pojawia, ponieważ to, co chcemy przekazać, musi być bezwzględnie dopasowane do wieku dziecka. Nie możemy na przykład podchodzić zbyt ambicjonalnie i oczekiwać, że czterolatek czy pięciolatek, który przychodzi do zespołu, będzie tańczył taniec bujnicki bezbłędnie, technicznie, jeszcze z orężem w ręku. Nie ma nic mylnego. Dziecko mniejsze powinno zacząć naukę przez zabawę, przez zabawę również słowem. Właśnie, nawet weźmy taką
polską, chyba ogólnie znaną zabawę, gąski, gąski do domu. Więc dobrze, bierzemy gąski, gąski na warsztat. A jak to będzie w naszym języku, w naszym góralskim? No gąsecki, gąsecki do domu. A kany to czaiś. Ej, zaraz. A boimy się, a cegło, a wilka złego, a co z on hani robi, a zębiska na nos ryptuje. I tak dalej, i tak dalej. Można po prostu zabawę ogólnie znaną dostosować właśnie i do wieku dziecka, bo wiadomo, że też 14-latek, 15-latek nie będzie się bawił w gąski, ale te najmłodsze dzieci jak najbardziej. I tak właśnie próbujemy rozpocząć naukę przez zabawę z najmłodszymi dziećmi. Oczywiście zamiast ciupak wkładamy im do ręki patyki drewniane, wygięte na końcu, tak zwane kule. I dzieci próbują w ramach właśnie poprzez zabawę uczyć się po maleńku kroków tańca zgójnickiego. Jest to niesamowity, trudny taniec i dzieci najlepiej jak właśnie rozpoczynają naukę tego tańca jak najwcześniej. Tutaj jeszcze koncerty. Mamy tam w szkółce naszej kilkunastu małych muzykantów, którzy się uczą. I tak samo repertuar muzyczny też nie może być za trudny. Trzeba dostosować poziom trudności tych nut góralskich do wieku dziecka. Nie może dziecko śpiewać, zwłaszcza jeszcze góralskich, podhalańskich pieśni w głosie, tak jak to powinno być. Musi zacząć od bardzo prostych tekstów i prostych linii melodycznych. I dany instruktor powinien wiedzieć, co przekazuje. Zdarza się mi jako jurorowi oceniać występy dziecięce i nagle słyszę, jak dziewczynka śpiewa. Juhasi, juhasi, weźcie łowca paśli, jowionek straciła, weźcie mi go naśli. No matko, jedyna se myśli. A dziewca, ty wiesz, co to ten wionek jest? Cegus to ten symbol jest. No to tak samo w grupy śpiewacze wychodzą takie ciotki, ty mają koło 90 i ty śpiewają. Kiedyś ty mnie uwiódł, Josa, myślę. Więc, proszę Państwa, te teksty, te melodie, te nuty góralskie muszą być dostosowane do wieku dzieci. I nie tylko dzieci. Obrzędy, zwyczaje. Proszę Państwa, ja wiem, że Podhale akurat jest takim regionem, gdzie to żyje. Są regiony w Polsce, gdzie jest ciężko cokolwiek znaleźć. Więc może zacząć właśnie od tego, co jeszcze jest. Obrzędy, zwyczaje. Tu mamy akurat ze śmiertką, ze zwyczaj związany z Wielkanocą. Tu święcenie pokarmu. Już dzieci uczestniczą w tym święcie w strojach, prawda? Tu mamy wieniec dożynkowy, zrobiony współczesny oczywiście, bo wieniec powinien być w kształcie koła, ale w kategorii współczesnej, ale zrobiony z czterech zbóż, tak? Dzieci już wiedzą, że do wieńca należy włożyć cztery rodzaje zbóż, że ten wieniec trzeba iść poświęcić, że ten wieniec trzeba pięknie, godnie nieść. Tutaj niedziela palmowa, również przy naszym kościółku rabczańskim, piękny, godny czas Wielkanocy. Tu majówki. Może wygląda to na stare zdjęcie, ale nie jest to stare zdjęcie, tylko zrekonstruowane na stare. Moja córka zajmuje się właśnie fotografią i zrobiła taką modlitwę podczas majówki. No i tutaj chodzenie ze śmiertką. Nieautentyczny jest jedynie koszyczek, ta kosołka, która jest współczesna, ale to specjalnie wzięłam, żeby pokazać, że są też takie elementy współczesne już niestety. Chodzenie ze śmiertką. Czyli tą tradycję jak najbardziej możemy przekazywać właśnie przez zwyczaje, przez obrzędy. Tu chłopcy kolędują. Proszę Państwa, też trzeba wiedzieć. Cokolwiek zaczynając robić z dziećmi, trzeba sięgnąć właśnie do literatury. Cudownie by było, żeby ktoś miał czas zrobić badania terenowe z najstarszymi nosicielami tradycji. Babcia, dziadek, wujek, krzesny ojciec. Można, jeżeli dzieci są starsze, wysłać takie dzieci lub samemu udać się i zapytać o pewne obrzędy. Jak to było babciu? Pieś miała na przykład 7 roków i tak dalej, i tak dalej. Babcia opowiada i na podstawie tego zrekonstruować to, co kiedyś było.
Tak robię od wielu, wielu lat i ta metoda na pewno się sprawdza. No a drugą metodą no to są źródła pisane, właśnie literatura poświęcona folklorowi, folkloryzmowi dziecięcemu. Są takie, Wielka Zabawa Cieślikowskiego, Michalikowej Lidii, Zabawy Ludowe. Proszę Państwa, dzięki zespołowi można nawiązywać przyjaźnie na całe życie. Tu akurat dzieci z Meksyku, w których byliśmy 10 dni i potem mali Meksykanie przyjechali do nas. I proszę Państwa, uczenie tolerancji, otwartości na inne kultury. Nasze dzieci nie mieszkały w Meksyku w hotelach. One mieszkały u swoich rówieśników przez te 10 dni. Uczyły się ich kultury, uczyły się jak jedzą, co robią, jak spędzają wolny czas. Przyjechały tak ubogacone, że myślę, że to była naprawdę wspaniała lekcja właśnie i poznania kultury innych dzieci. W tym roku byliśmy w Turcji, w prowincji Izmir i też na początku rodzice obawiali się, jak to, będą mieszkać u muzułmanów, no przecież ich tam zabijają albo nie wiadomo co. No nie, mieszkały dzieci w muzułmańskich domach i potem nie było końca ich opowieści, jak było cudownie. Ci ludzie im chcieli nieba uchylić. Mamo, wiesz co, jodłem na ziemi, na tacy i to jakiej, to srebrnej tacy. Jedni gdzieś tam znowu na jakąś farmę trafili. I tak, i dzieci uczą się, dotykają po prostu jako dzieci, bo one budują pokój dorosłych. Takie jest hasło przewodnie, które zresztą jest powiedziane przez Józefa Brodę, prowadzącego dziecięcy festiwal w Nowym Sączu. Dzieci budują pokój dorosłych. Jeżeli nauczymy ich właśnie otwartości, szacunku dla innych kultur, to ten świat na pewno pójdzie w lepszą stronę. Tu dzieci również. I chciałam skończyć jeszcze na jednej wartości. Proszę Państwa, to jest muzykująca rodzinka Kuba Rosiecki i jego synowie. Cały czas, mimo że jesteśmy olbrzymią grupą, przywiązuje się wagę do wartości takich jak rodzina, która jest bezcenna i tam przekazuje się najpierw to, co się powinno przekazywać, czyli generalnie wszystko to, co dobre. I na końcu wiara, nasz górali. To jest też wartość, o którą bardzo dbamy, bardzo szanujemy. I myślę, że jeżeli tak będziemy postępować, będziemy zaszczepiać szacunek do starszych, do Boga, do wartości, do Polski, to pokolenie, które żeśmy tu widzieli, które jutro zobaczycie, wyrośnie na wspaniałych, mądrych, dobrych Polaków, szanujące swoje korzenie, bo jeżeli ktoś wie, jakie są jego korzenie, myślę, że nic więcej nie potrzeba. Bóg zapłoć wielki, zapraszam na jutro.